Kociewie to region etnograficzny na Pomorzu Gdańskim. Położone jest na zachodnim brzegu Wisły w dorzeczu Wdy i Wieżycy. Historycznie Kociewie nie jest starym regionem, bo sięga czasów zaboru pruskiego. Doskonale odnajdą się tutaj miłośnicy przyrody i wędrowcy, a także kajakarze oraz entuzjaści sportów wodnych, rowerzyści i miłośnicy zamków i pałaców. Zapraszamy do obejrzenia filmu z naszego pobytu w tym pięknym regionie. Znajdujemy się teraz w Tczewie, tutaj przy mostach. I tutaj tak, most drogowy jest całkowicie nieczynny, bo został tutaj tylko ten kawałek taki za mną, ten o. A most kolejowy normalnie funkcjonuje, bo przed chwilą nawet widzieliśmy na nim jadący pociąg. Mosty pochodzą z połowy XIX wieku. Zgadzamy się teraz bulwarami nadwiślańskimi w kierunku rynku w Tczewie i chcemy obejrzeć jeszcze kościół farny i ratusz, które tutaj są bardzo godne uwagi. Jest to najstarszy zabytek w Tczewie. Pochodzi z XIII wieku i jest to trzynawowa świątynia zbudowana w stylu nadwiślańskiego gotyku z barokowym wystrojem wnętrz. Farę kilkakrotnie niszczyły pożary. W 1982 roku spłonęła najwyższa część wieży, którą była drewniana dzwonnica. Po odbudowie szczyt wieży jest murowany i znajdują się tam umieszczone w 1985 roku cztery dzwony. Układ lokacyjny Starego Miasta przetrwał od czasów średniowiecza, niewiele zmieniwszy się przez wieki. Stare, wąskie ulice zachowały nie tylko swoje nazwy, lecz i urok minionych stuleci. Ciekawostką może być fakt, że większość z kamienic ustawiono na średniowiecznych fundamentach. Z ciekawszych zabytków można wymienić jeszcze budynek Poczty Polskiej z 1905 roku i budynek ratusza w stylu neogotyckim z początku XX wieku. Jesteśmy w Pelplinie, przy bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to gotycki kościół, budowany w latach od 1380 do 1472 roku. Jesteśmy w Gniewie. Tak naprawdę to jesteśmy w bardzo dobrym humorze, ale jesteśmy w miejscowości Gniew przy zamku krzyżackim z 1290 roku. Zamek został zbudowany na bryle czworoboku i później w latach, czy w XV i XVI wieku był dalej rozbudowywany.
Gniew to jedno z najpiękniejszych nadwiślańskich miasteczek w Polsce. Położone jest na wysokim wzgórzu i otoczone dolinami rzecznymi okalającymi Grudy. Przechadzając się wąskimi i krętymi uliczkami, nie sposób nie zachwycić się nad wielowiekową historią tego miejsca. Jest to średniowieczne miasto, w którym czuć historię. Przypomina ją zabudowa kamieniczek, których piwnice pamiętają krzyżaków. Tworzą one jeden z najciekawszych i największych w województwie pomorskim zespół zabytkowych kamienic. Będąc w Osieku, warto zwiedzić tak naprawdę trzy rzeczy. Pierwsze no to jest Kociewskie Morze, czyli jezioro Kałębie. Drugie to jest kościół pod wezwaniem Świętego Rocha. A trzecie to są ruiny zamku. Tak, i pierwsze wzmianki w ogóle o Osieku są datowane na około 1312 rok. I po przejęciu Pomorza przez krzyżaków w drugiej połowie XIV lub na początku XV wieku powstał tutaj właśnie nieduży zamek, na którego ruiny właśnie w tym momencie się wybieramy. No i właśnie jesteśmy przy tych ruinach zamku. Tak naprawdę no, pozostała tutaj tylko ten kawałek ściany. Ale tak czy siak można sobie fajnie wyobrazić, jak on mógł tutaj wyglądać. No i spojrzeć pięknie na właśnie na to Kociewskie Morze. Kociewskie Morze może być również doskonałą bazą wypadową właśnie na zwiedzanie Kociewia ze względu na położenie mniej więcej w centrum. Dotarliśmy na jezioro Kałębie, zwane też Kociewskim Morzem. Jest to jezioro rynnowe i powstało w epoce lodowcowej. Wielkość jest ponad 4,6 km kwadratowego, ale jezioro płytkie, bo maksymalna głębokość tutaj jest szacowana na nieco ponad 5,5 metra. Jesteśmy teraz we wsi Kasparus. No niezwykle urokliwej. Piękne, kolorowe domki. Rewelacja. Stąd się wybieramy później jeszcze do wsi Długie, gdzie też podobno można tak piękne domki obejrzeć. Teraz oglądamy miejscowość Długie, wioseczkę w środku lasu, do której nawet nie prowadzi droga asfaltowa, ale jest niezwykle urokliwa. Naszym kolejnym punktem wycieczki po Kociewiu jest Arboretum Wirty. Jest tutaj kilka ciekawych szlaków do przejścia. My zdecydowaliśmy się iść czerwonym szlakiem azaliowym. Zwłaszcza, że tutaj azalie kwitną na przełomie maja i czerwca, więc akurat teraz. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo tutaj dużo pochlebnych opinii słyszeliśmy.
No i jednym z ważnych rzeczy jest to, że bez problemu można wejść z pieskiem. Idziemy aleją dębu. Starogard Gdański to miasto leżące nad rzeką Wieżycą na Pojezierzu Starogardzkim i dziś stanowi stolicę Kociewia. Jest także jednym z najstarszych miast na Pomorzu, a pierwsza wzmianka o nim jest z 1198 roku. Średniowieczny układ urbanistyczny z jednym z ładniejszych rynków Polski Północnej przetrwał w swoim kształcie do dnia dzisiejszego. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech miasta jest jego niska zabudowa, to ze względu na podmokły teren. Ciekawszymi atrakcjami, które warto zobaczyć w Starogardzie, są rynek z jego zabudową, gotycki kościół świętego Mateusza, Muzeum Ziemi Kociewskiej, Pałac Wiechertów z 1893 roku czy szlak Kazimierza Dejny, który urodził się właśnie w Starogardzie. Jesteśmy teraz na punkcie widokowym przy Wieżycy. Teraz jesteśmy w Godzieszewie przy barokowym kościele pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Teraz jesteśmy na moście Grzybek, przy półwyspie Grzybek, na jeziorze Żur. Wybieramy się teraz na punkt widokowy nad jeziorem Żur, z którego można obejrzeć wyspę Maderę. No i tak właśnie dobiega końca nasza wycieczka po Kociewiu. Pięknej krainie. Także polecamy też tu zawitać
I jak podobał się Wam film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, napiszcie komentarz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!